Gość Radia Lublin. 12,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Stanisław Brzozowski, Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień w Lublinie dobry. oczywiście 7 kwietnia, czy weźmie Pan udział w referendum w sprawie zagospodarowania Górek Czechowskich? Wczoraj datę i pytanie referendalne zaproponował prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, no, patrząc na układ sił w Radzie. Jego propozycja ma dużą szansę na przeforsowanie. No to oczywiste, że ta propozycja znajdzie uznanie w Radzie, no bo komitet Krzysztofa Żuka liczy 19 radnych, my mamy niespełna 12, no i rachunek jakby matematyczny jest nieubłagany w tym przypadku. No cóż, nie wiem, na pewno chciałbym wziąć udział w tym referendum, jakkolwiek mam bardzo poważne zastrzeżenia do samego pytania. No właśnie, bo ono jest, ono jest no dosyć długie. Prezydent przekonuje, że tak sformułowane pytania, no może podajmy, bo myślę, że to jest istotne, czy jest pan, pani za tym, aby gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagrożenia Gospodarowania przestrzennego rodzaju zabudowy z usługowej komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową. Na około 30 hektarach terenów, terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za przekazanie gminie Lublin pozostałych około 75 hektarów tego terenu i współfinansowanie przez obecnego właściciela jego zagospodarowanie jako zieleni publicznej przy zachowaniu cennych przyrodniczo-walorów. No i to pytanie, no cóż, też już na pierwszy rzut oka to bardzo ładnie brzmi. No Natomiast, gdy poddamy to pytanie pewnej analizie i rozbijemy go na czynniki pierwsze, to pojawia się tutaj masę, masę wątpliwości co do tego. Przede wszystkim, najpierw zanim przeanalizujemy treść, należy stwierdzić, że w ogóle całe pytanie jest takie, właśnie z, z pewną sugestią, z pewną tezą, można powiedzieć, z gatunku, czy chcesz być młody, piękny, bogaty i zdrowy, jeszcze do tego, prawda? Natomiast jeszcze, jakby wracając troszeczkę za, do historii górek, no to myśmy, my mamy plan zagospodarowania przestrzennego, za który już żeśmy zapłacili. No, i nic w zamian generalnie przez ten czas nie mamy, natomiast Nieużytki, które nabywał pierwszy właściciel, zyskały na wartości. Cały czas jest jak gdyby kierunek taki, żeby z tego terenu, na tym terenie, zrobić dobry interes. No i myślę, że zmiana planu zagospodarowania, kolejna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego idzie w tym kierunku, żeby umożliwić firmie TBV zrobienie dobrego interesu. Chociaż no, bo... ta firma TBV, jakby też w oświadczeniu, Wydanym w związku z tą decyzją prezydenta mówi, pisze tak, że chodzi o stworzenie takiej wizytówki, atrakcji turystycznej Lublina na miarę Central Parku w Nowym Jorku. No proszę, panie redaktorze, no obiecywać to można dużo rzeczy. Wiemy, niedawno mieliśmy kampanię wyborczą, dużo obiecanek padło. Zobaczymy, jak będzie z realizacją, ale zawsze no, Prezydent jest... właśnie w tej kampanii obiecał, że trochę pod naporem opinii niepublicznej i także pod naporem innych kandydatów obiecał to, to referendum, że mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie zagospodarowania Górek Czechowskich. No i no, no, można powiedzieć, że w tym akurat aspekcie prezydent dotrzymuje tej obietnicy. No tak, tylko, że pytanie jest zasadnicze, czy tak naprawdę mieszkańcy Lublina, no bo sądzę, że część mieszkańców Sławina i Czechowa przylegających jakby dzielnic do, do Górek Czechowskich ma jaką taką orientację, ale to tylko Część. Natomiast, kto tam na Wrodkowie coś wie o Górkach Czechowskich, no to są naprawdę bardzo nieliczne osoby. No i, i po prostu myślę, że całe to referendum będzie bazowało tak naprawdę na niewiedzy i na braku informacji. Natomiast sama jakby teza zawarta w tym, w tym pytaniu będzie sugerowała taką a nie inną odpowiedź wydaje mi się że, no że tutaj Rzuch chodzi Rzuch o to mówi... żeby skłonić właśnie mieszkańców do powiedzenia tak Więc... no prezydent Krzysztof już mówił wczoraj że to pytanie tak sformułowane oddaje właśnie istotę problemu i z drugiej strony pozwala na y, y, sformułowanie prostej odpowiedzi, tak lub nie. No tak, prostej właśnie odpowiedzi I o taką, o jaką chodzi, no ale t, spróbujmy przeanalizować troszeczkę e, to, co jest w tym pytaniu e, zawarte. E, tutaj jest, pada e, na mieszkalno-usługową, prawda? E, i pytanie już od razu pierwsze, ile tej mieszkalnej, ile usługowej? Jakie usługi? Czy tam będzie szkoła, której nie ma w tej okolicy, bo już ta, która jest w tej chwili na sławinie, pęka w szwach. Czy będzie żłobek, czy będzie przedszkole, czy może dom kultury powstanie, a może dom seniora, a może jakaś filia Urzędu Miasta. No, czy będą tam miejsca pracy, czy będą sklepy, czy parkingi wreszcie tam będą. To wchodzi o to, że wybudujemy tam znowu kolejną sypialnię Lublina i ludzie będą za usługami, za potrzebnymi rzeczami, które są im do życia niezbędne. Jeździć na drugą stronę miasta. TBFO no, no, twierdzi, że nie zamierza ani jednego centymetra kwadratowego ponad zająć, ponad to, na co pozwala obecne prawo. No właśnie, ale tutaj też dotykamy bardzo w wątpliwej kwestii, bo tak naprawdę od lat 80. nie ma żadnego prawa, które by regulowało. W zasadzie wszystko jest oddane do gestii samorządów, a, a samorządy, no cóż, dogadują się. No, to tak można w bardzo dużym skrócie określić. No, no, i wiemy doskonale, że y, 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 jakby. Interesy tych stron, strony społecznej i strony deweloperskiej, są odmienne, bo deweloperowi chodzi o to, żeby je wycisnąć jak najwięcej z metra kwadratowego, natomiast e, traci na parkingach, traci na innych instytucjach usługowych. Chodzi o to, żeby na kilometrze kwadratowym, powiedzmy, najwięcej, jak najwięcej bloków wcisnąć i jak najwyższych. Ale bloków. chociaż jak słuchamy tych zapewnień i przekonywań inwestora potencjalnego, czy właściciela tych terenów, no to, no to TBV twierdzi, że będzie przekonywać, że, że nie dość, że nie zamierzają łamać prawa, tylko zamierzają właśnie dogadać się, że zamierzają wykorzystać z jednej strony tę część na, na komercyjnie, a z drugiej strony oddać miastu ponad 70 hektarów i tam urządzać park. I co więcej, będziemy przekonywać, jak pisze TBV, że to my poprzez czynną ochronę przyrody jesteśmy prawdziwymi obrońcami górek czechowskich. Właśnie dlaczego no tak, pan to, nie wierzy to, w te zapewnienia? Panie redaktorze, to bardzo dobrze brzmi. 30 hektarów, tylko nie niespełna 30 hektarów, a 75 hektarów oddajemy. Tylko e, 75 hektarów to są te właśnie wąwozy, które się nie nadają na zabudowę, a 30 hektarów to są wszystkie wysoczyzny, płaskie tereny, na których można zabudować. Więc... E, to są te tereny, e, które jak zauważają e. ekolodzy, e, na których występują chroniony chomik europejski między innymi. Między innymi tak, tam są właśnie strefy ścisłej ochrony przyrodniczej. Teraz wyobraźmy sobie jeszcze kwestię taką. Wciskamy tam kilka tysięcy mieszkańców, ludzi, którzy będą tam mieszkali, kilka tysięcy samochodów. Nie ma infrastruktury drogowej poza tą poligonową i z Elwerowicza. i to wszystko pójdzie na tę ulicę. Bo, bo trzeba byłoby w takim razie robić jakieś yy, drogi w poprzek tego poligonu między Czechowem a, 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 a tutaj Sławinem, prawda? Więc. O tym się nie mówi, że po prostu udusimy się tam, udusimy się w tym miejscu, bo to, ten teren nie jest w stanie po prostu przyjąć kolejnych tysięcy mieszkańców. I jeszcze biorąc pod uwagę to, o czym wcześniej wspominałem, że, że tak naprawdę nie mówi się o tej infrastrukturze, o tym, że będzie jakaś wizja architektoniczno-urbanistyczna, że po prostu zaplanujemy od no, początku do końca tamte... jakieś osiedle, które będzie spełniało wszystkie Funkcje Jeśli życiole. chodzi o osiedle, to, to, to nie wiemy, ale jadąc yy, y, ulicą Poligonową już wiemy, że tam powstanie ten park. Właściwie, jak rozumiem, inwestor jest przekonany, bo A jest No właśnie, który... Dobrze, że pan to porusza, bo od kilku miesięcy stoi potężny billboard na skrzyżowaniu Willowej Ducha i Poligonowej i pisze na nim: Tu powstanie park. 700 lecia, więc e, jakby inwestor już wie, że tam powstanie ten park. Nie wiem skąd on to wie, bo. bo na razie to jeszcze referendum nie zostało rozstrzygnięte w tej Słuchajcie, sprawie. To, to jeszcze wrócimy trochę do tej polityki, no bo co w związku z tym opozycja w Radzie Miasta w, w Lublinie zamierza z tym zrobić? Bo oczywiście samo mówienie o tym, o czym też była mowa w kampanii wyborczej i, i choćby kandydata na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, nie, która chyba jednak nie dała jakiegoś rezultatu przez was oczekiwanego. Co? Bo sa, samo mówienie o tym, że nie, do, nie damy do Prowadzić do zabetonowania górek czechowskich, no, niczego nie zmienia. No cóż, okazało się, że te kwestie nie były aż na tyle nośne, żeby przechylić jakby szale kampanii na naszą stronę, co sugeruje z kolei, że właśnie to referendum może też nie rozwiązać tej sprawy pozytywnie, bo, tak jak wcześniej mówiliśmy, małe zainteresowanie jest tak naprawdę i, i mała świadomość, Wagi tego problemu w, w, w skali całego Lublina. No tak, bo dzisiaj, dzisiaj też mówimy, trzeba <coughs> powiedzieć o tym, że żeby to referendum w ogóle było ważne, musi pójść do niego do wyborów Minimum 30%. Procent, tak, to jest tak. około 80, no. niespełna 80 tysięcy Lublinian. To jest taka skala, no ale Prawo i Sprawiedliwość w Lublinie będzie namawiać do tego, żeby mieszkańcy poszli, zagłosowali na nie. Czy może nie poszli do, do, do głosowania? Jak to jest? Na razie jesteśmy w tej chwili, można powiedzieć, dopiero u progu tego wszystkiego. Pojawiło się dopiero co to pytanie. Musimy to przeanalizować i wybrać jakąś opcję najbardziej korzystną. Myślę, że, że jakby tutaj kluczową sprawą, to jeszcze raz powtórzę, jest kwestia uświadomienia wagi tego problemu i o co tak naprawdę w tym chodzi, no bo wróćmy jeszcze do, jakby do tego pytania, tam pisze się o współfinansowaniu, ale Jakim zakresie to współfinansowanie? Czy to będzie 1% współfinansowania, czy może 90% współfinansowania? To jest bardzo istotna kwestia, bo tak naprawdę nie wiemy, ile ten park będzie kosztował. Nikt nie, opro, nie przeprowadził żadnych um, też weryfikacji pod kątem tych walorów cennych przyrodniczo. O jakie walory chodzi? Czy, czy chodzi właśnie o tego wspomnianego chomika, czy chodzi o jakieś rośliny, czy, czy jeszcze o coś innego? No, no, tak naprawdę nic konkretnego z tego nie wynika. Pytań, pytań jest bardzo wiele, one będą się bez wątpienia jeszcze mnożyć i pewnie będą e, wygłoszone na tej najbliższej sesji pod koniec stycznia, która między innymi ma być poświęcona temu tematowi. Będziemy więc do tematu wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę Stanisław Brzozowski, Radny Również, Miejski no Prawa i Nie udało nam się wyczerpać tematu. A to, jak, to, jak to zwykle w krótkich, porannych rozmowach, ale bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tomasz Nie śpiał, do usłyszenia.